Cześć, witajcie kochani w nowym filmie, w kolejnym odcinku serii Miesiąca Polskich Marek. Dzisiaj mam dla Was najbardziej ekscytujący dla mnie film, ale wydaje mi się, że dla większości osób także. I tutaj oczywiście mieliście spoiler w tytule, w miniaturce, ale dzisiaj właśnie będziemy testować nową kolekcję Glam Shopu we współpracy z Zuzią, La Make-up e Bella. Ja jestem mega podekscytowana i nie mogłam się doczekać, aż złapię w swoje ręce tę paletę w szczególności. No tutaj mam zarówno paletę, jak i zestaw do ust i dzisiaj przetestuję. Zobaczymy, jak się sprawdzą te cienie na żywo. Zrobię dla Was swatche. Zrobimy dwa makijaże, na jednym oku będzie się działo co innego, na drugim co innego. No i powiem Wam, czy warto na nią czekać przede wszystkim, ponieważ paleta wyprzedała się pierwszego dnia, pobiła rekordy sprzedażowe i ponownie wróci drugi drop, będzie w drugiej połowie czerwca. Zacznijmy oczywiście od palety, no i ja jestem po prostu absolutnie zakochana w tym opakowaniu. I tak samo też podobała mi się bardzo szata graficzna poprzedniej kolekcji, czyli z Martą i z Donselitą. Tutaj po prostu magia oczywiście, wiecie, ja bym zamieniła to złoto na rose gold, ale tak czy inaczej jest po prostu przepiękne. I właśnie tak myślałam, że w takie klimaty pójdzie Zuzia, właśnie takie klimaty boho. Paleta nosi nazwę Bohema, tak prezentuje się opakowanie zewnętrzne, a paleta prezentuje się dokładnie tak. Mamy tutaj złote napisy, które są tak delikatnie wtłoczone w tę paletę, minimalistyczne, z klasą. Przepiękne. Cena tej palety to 119 zł, czyli standardowa cena. I tutaj cieni w palecie jest 10. 10 cieni po 1,8 g. I oczywiście na pewno będziecie chcieli zobaczyć zawartość. Zrobiłam wcześniej dla Was swatche, no tak żeby pokazać Wam tę paletę, jak ona jest jeszcze, wiecie, niedotykana, nowiutka, po prostu kiedy te cienie prezentują się najlepiej. Mamy tutaj też uroczą dedykację w środku. Na co chciałabym Wam zwrócić uwagę, palety z Glam Shopu są najlepiej zabezpieczone ze wszystkich palet, jakie używałam. Po pierwsze, mamy takie kółeczka, którymi są zakryte cienie, tak żeby one się, wiecie, w trakcie transportu nie obtłuczyły. W środku też jest taka folika. To jest zapakowane właśnie w kartonik i jeszcze dodatkowo w folię bąbelkową, w bibułkę. No, także tutaj naprawdę nie wiem, jak trzeba by było kopnąć i rzucić paczką w trakcie transportu, żeby rzeczywiście coś się tej palecie stało. Także za to jest oczywiście ogromny plus. Jeśli chodzi o kolorystykę tej palety, to tutaj spodziewałam się właśnie neutralnej palety. Osobiście brakuje mi tutaj jakiegoś właśnie koloru, ale rozumiem jakby samo założenie tej palety, że ona ma być odpowiednia dla wszystkich. Nie wszyscy, wiecie, dodają taki popów kolor w swoim makijażu. Nie każdy to też używa czarnego cienia. Mi tutaj osobiście brakuje kilku odcieni, typu właśnie czarny, typu na przykład jakiś czy brzoskwinie, czy pomarańcz do cieplenia makijażu, ale to są też moje osobiste preferencje. A właśnie dzięki temu, że ona jest taka neutralna, dosyć jasna, to będzie najbardziej odpowiednia dla wszystkich, ponieważ jednak są to odcienie, które większość osób używa. Ja nie chcę tutaj zbytnio przedłużyć, także robimy swatche i od razu przechodzimy do makijażu. Pierwszy odcień, który jest w palecie, to jest Zante, czyli jasny, kremowy odcień. Tak prezentuje się pierwsza warstwa. Ja jestem w tym momencie po nałożeniu balsamu brązującego, dlatego kolor mojej skóry się zmienił. Tutaj jeszcze dołożę Wam drugą warstwę, żeby zobaczyć, jak on się muduje. Jest to taki dosyć delikatny odcień, nie jest w pełni napigmentowany, ale tak, wiecie, do przypudrowania całej powieki, bądź do oczyszczenia okolic pod łukiem brwiowym będzie odpowiedni. Następny odcień, czyli Duomo, czyli taki w sumie ciepły odcień beżu. Kolejny odcień to jest Portobello. I to jest taki odcień chłodnego, troszeczkę trupiego beżu. Tutaj nałożę jeszcze drugą warstwę. To nie jest tak, że one potrzebują, wiecie, dodatkowej warstwy, tylko jakoś dziwnie ciężko mi się robi swatcha z tymi długimi paznokciami. Kolejny odcień jest to Baklava. I to jest ciemniejszy odcień brązu, taki dosyć neutralny. Teraz jak patrzę na moją skórę, mam wrażenie, że trochę wpada, wiecie, w ciepłe tony, ale nie jest to odcień taki typowo ciepły. Tutaj dołożymy jeszcze dodatkową warstwę, żebyście zobaczyli, jakie się on buduje. Następnie najciemniejszy odcień z palety, czyli odcień Malibu. Jest to chłodny, ciemny odcień brązu, taki wpadający trochę jakby w takie odcienie burgundowe, trochę jakby ma nutę delikatną fioletu w sobie. Przechodzimy do połysków i mamy tutaj odcień Chin Chin, czyli połyskujący, delikatny. Tutaj pokażę Wam, jak one wyglądają obok siebie. On w palecie wygląda na mocno różowy, na mojej skórze wygląda jak szampan. I ogólnie, jeśli chodzi o cienie z Glam Shopu, to dopiero na żywo widać, jaką one rzeczywiście mają moc, jak one są takie wielowymiarowe, że one właśnie są opalizujące, często mają drobinki wpadające w inne tony, w przypadku w szczególności turbopigmentów. I dopiero po prostu jakby cały szał, jeśli chodzi o paletę, widać, jak ma się ją w ręku. Ponieważ
ponieważ to nie zawsze da się oddać na zdjęciach, na swatchach, tylko właśnie trzeba ją zobaczyć na żywo. Następnie mamy odcień Alpha Matte, czyli jasny, kremowy odcień, który jest satynowy. On ma taką bardzo masełkowatą konsystencję, mega przyjemny i on jest właśnie kremowy, ale opelizuje na róż. Tutaj od razu Wam powiem, że w przypadku tego odcienia, jak oglądałam filmiki, oglądałam swatche w sieci, to totalnie nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. A teraz jak widzę, jak on pięknie opalizuje na róż, to już się nie mogę doczekać, aż go nałożę, ponieważ dzisiaj będę robiła makijaż typu Cut Crease i właśnie go nałożę tutaj na powiekę, ale to oczywiście zaraz zobaczycie. Kolejny odcień jest to Dolce Vita i to jest, słuchajcie, Turbo Pigment. I to jest taki odcień, który ja bym określiła, ja sobie tutaj wygładzam ten odcień, żebyście ładnie widzieli, jak on połyskuje, ale nie dodawałam tutaj dodatkowej warstwy produktu. To jest taki jakby stare złoto, które opalizuje na odcień zielonkawy, ale nawet jak teraz patrzę pod światło, ja widzę tutaj różowe tony, widzę fioletowy pobłysk, on naprawdę będzie zupełnie inaczej wyglądał pod różnym kątem i w różnym oświetleniu. Wygląda po prostu przepięknie. Przechodzimy do ostatniego połysku, czyli odcień Soho. To jest, słuchajcie, różowy połysk. Tutaj widzę delikatne nuty, że on wpada troszeczkę w ciepłe tony. Ostatni odcień w palecie jest to Barcelona, czyli w sumie taki ciemny, brudny róż, trochę bordowy, zgaszony bordowy odcień. Tutaj jeszcze dołożę dodatkową warstwę. Tutaj widzę delikatny prześwit na tym swatchu, ale teraz jak widzicie, zbudowałam w 100%. I na swatchach też widać dokładną różnicę pomiędzy tymi brązami, zarówno w tonacji, jak i w poziomie ciemności tych odcieni, ponieważ w szczególności na zdjęciach one potrafiły wyglądać na bardzo zbliżone do siebie, a takie w rzeczywistości nie są. Także tak to się prezentuje. A my przechodzimy, słuchajcie, do makijażu oka. Pierwszy krok to oczywiście baza. Używam tutaj Paint Pota z MAC-a w odcieniu Soft Ochre. Na prawym oku użyję cieplejszych odcieni z tej palety. Zrobimy ciepły makijaż oka i zacznę tutaj od odcienia Baklava, czyli średniego brązu, na którym podkreślę zarówno zewnętrzny kącik, jak i załamanie powieki. Dokładnie tutaj zbuduję pigmentację i rozetrę ku górze. Tutaj jeśli chodzi o matę, mam wrażenie, że konsystencja jest dokładnie taka sama jak w przypadku cieni z palety Abstrakcja, czyli konsystencja ogólnie jest przyjemna pod palcami, kremowa. Nie są to cienie suche, ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Póki co ten pierwszy odcień też się bardzo ładnie aplikuje, fajnie rozciera. Stworzyła się tutaj głębia w załamaniu powieki, ale jednocześnie bardzo ładnie rozciera się ku górze. Następnie sięgam po większy pędzelek i będę aplikowała tutaj odcień Duomo, którym rozetrę jeszcze dokładnie właśnie ten brąz, który przed chwilą nakładałam. Ja zazwyczaj takie kremowe odcienie w paletach pomijam, zazwyczaj właśnie z nich nie korzystam, ale tutaj z ciekawości sprawdzę, jak właśnie ten odcień będzie się prezentował pod brwią, tak żeby tutaj wyczyścić tę okolicę, ale także optycznie po prostu zrobić lifting naszych brwi. I tutaj aplikuję największą ilość z pędzelka w tym miejscu i delikatnie rozcieram ku dołowi tym samym pędzelkiem. I tutaj jak widzicie, on wcale takiej delikatnej pigmentacji nie ma, tylko fajnie tutaj rozjaśnił tę okolicę. Mam nadzieję, że to widać dobrze w kamerze. Co oczywiście muszę sprawdzić, to jak te cienie się budują. Także sięgam tutaj po najciemniejszy odcień z palety, czyli Malibu, i takim malutkim, zgrabnym pędzelkiem będę teraz przyciemniała głównie zewnętrzny kącik i łączyła zewnętrzny kącik z załamaniem powieki. Ten cień bez problemu się przekleił, ładnie tutaj przyciemnił zewnętrzny kącik, ochłodził jednak przy tym troszeczkę ten makijaż, ponieważ jak mówiłam, on ma chłodny ton, może nie aż taki właśnie mocno fioletowy, co widać po prostu na różnicę tonacji, ale ogólnie bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Jeszcze może dodam odrobinę tego odcienia Duomo, czyli tego jasnego, ciepłego beżu. Tutaj dodatkowo ponad załamanie powieki. Nałożyłam sobie odrobinę korektora i będę teraz odcinała korektorem wewnętrzną część powieki ruchomej. I na to odcięcie nałożę teraz ten satynowy odcień, czyli Alpha Matte. I odcieniem Baklava wtopię ten odcień tutaj w zewnętrznym kąciku w resztę makijażu. Co warto zaznaczyć, to fakt, że teraz aplikując matowy odcień na ten połysk, to wszystko idealnie się łączy. Nie robi się większa pigmentacja w momencie, kiedy nakładam odcień matowy na połyskujący. Czasami tak jest, że wzmacnia się pigmentacja i jest różnica koloru. Tutaj idealnie się wszystko wtopiło i nie ma tutaj żadnej ostrej granicy w tym momencie. Zobaczę jeszcze, jak odcień Malibu, czyli ten najciemniejszy z palety, najciemniejszy mat, będzie wyglądał w formie kreski. Trzeba tutaj troszeczkę, co prawda, czasu poświęcić,
na to, żeby tutaj ten pigment zbudować i doklepać jakby ten cień do powieki. Ale jak widzicie, pigmentacja tutaj jest cudowna i rzeczywiście ta kreska jest bardzo dobrze napigmentowana. Ten cień na kresce jest bardzo dobrze napigmentowany. No tutaj jeszcze dodatkowo w zewnętrznym kąciku odrobiną tego cienia wtopię kreskę, ale bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Nałożyłam bazę także na dolną powiekę i teraz wewnętrzne kąciki oka rozświetlę odcieniem Chin Chin. Na swatchach ten odcień wyszedł bardzo subtelnie, ale tutaj no musicie przyznać, że ma moc i pięknie rozświetlił mi tutaj wewnętrzny kącik oka. Nie wybijają się w sumie żadne tony, ani ciepłe, ani chłodne, ani różowe. Także jest to taki dosyć neutralny odcień, tak teraz wygląda. Tutaj do wycieniowania dolnej powieki użyję dokładnie tych samych matów, których używałam na górnej powiece. Tutaj jeszcze użyję odcienia Dolce Vita, czyli tego pięknego turbo pigmentu, zaraz za wewnętrznym kącikiem, czyli jakby w tej pierwszej części dolnej powieki. Póki co paletą pracuje mi się bardzo dobrze, nie miałam tutaj żadnych trudności. W rozcieraniu właściwie rozcierają się one same. Przepięknie łączą się ze sobą, budują, nie tworzą żadnych plam, smug, nic takiego. Wszystko ładnie się ze sobą przenika. Zaplikowałam bazę już na lewą powiekę i teraz przejdziemy do cieniowania i będę robiła tutaj dokładnie taki sam makijaż, tylko w innych odcieniach. I tutaj moje cieniowanie zacznę tutaj przy użyciu odcienia Barcelona, którym podkreślę zewnętrzny kącik oraz załamanie powieki. W przypadku tego cienia przy pierwszych ruchach pędzlem byłam troszeczkę przerażona, ponieważ jak mogliście zobaczyć, były takie jakby przerwy pomiędzy tym cieniem, ponieważ ja aplikuję zawsze cienie na nieprzypudrowaną bazę i po prostu ona jest jakby wtedy taka trochę tępa i cienie nie rozkładają się tak idealnie, nie suną po powiece, ale jak widzicie, cały czas pracowałam jednym tym samym pędzelkiem i ładnie nałożyłam ten odcień, zbudowałam pigmentację. Delikatnie roztarłam, teraz sięgam po większy pędzelek, żeby tutaj dokładnie rozetrzeć granicę. A teraz dodatkowo jako cień przejściowy tutaj ponad załamaniem użyję odcienia Portobello. Idealna chmurka koloru, przepięknie te cienie się przenikają. Teraz, żeby tutaj była równowaga pomiędzy łukiem brwiowym, mimo że właściwie nie mam co czyścić, ale po prostu użyję trochę tego kremowego odcienia Zante. Także tutaj pod łukiem brwiowym. Powiedziałam to tak, jakbym miała zamiar rzeczywiście w takim makijażu wyjść z lewym okiem innym, a innym prawym. No ale jednak symetria musi być tutaj pomiędzy jedną i drugą stroną. W tym makijażu także użyję odrobinę odcienia Malibu do wzmocnienia zewnętrznego kącika oka i zobaczymy tutaj różnicę koloru pomiędzy dwoma tymi odcieniami. Na lewe oko na odcięcie korektorem nałożę odcień Soho. I używam ponownie odcienia Barcelona, żeby wtopić ten połysk w resztę makijażu. Samo jak na prawym oku, zrobię tutaj kreskę odcieniem Malibu. Tutaj przyspieszyłam podkreślanie dolnej powieki, użyłam tych samych cieni co na górnej powiece. Wewnętrzny kącik tutaj jest dokładnie taki sam jak po drugiej stronie, ponieważ skończyły mi się już cienie do przetestowania i użyłam każdego cienia w dzisiejszym makijażu. Teraz słuchajcie, ja na szybko poza kamerą dokończę mój makijaż i przetestujemy następnie zestaw do ust. Druga część kolekcji jest to zestaw do ust, który przychodzi do nas w takim kartonikowym opakowaniu. No tutaj szata graficzna jest dokładnie taka sama i w skład zestawu wchodzą trzy konturówki oraz błyszczyk. Cena tego zestawu jest to 50 zł. Jeśli chodzi o konturówki, konturówki są takie klasyczne, drewniane, z temperówką w zatyczce. Mamy tutaj 9 miesięcy od otwarcia na zużycie tego produktu. A jeśli chodzi o gramaturę, już tutaj zerkam i szukam. Nie ma tutaj uwzględnionej gramatury na konturówkach, a doczytałam na stronie internetowej, że błyszczyk mamy 4 ml. Jeśli chodzi o swatche, ponieważ już zrobiłam od razu dla Was tego zestawu, no to tak, mamy trzy konturówki, w tym jedynka jest to taki dosyć jasny, chłodny odcień różu. Drugi już jak widzicie jest bardziej intensywny, ale to jest dalej taki naturalny. On wpada w barwiowe klimaty, no ale nie jest to aż tak intensywny odcień różu. No a trzeci odcień jest to właśnie już taki ciemniejszy, brudny róż. Róż wpadający, wiecie, w takie brązowe tony. No a jeśli chodzi o błyszczyk, ten błyszczyk w opakowaniu wygląda na taki dosyć mocno ciepły, wręcz rudawy. A to jak się prezentuje na swatchu, no to widać, że jest to produkt o ciepłej tonacji, ale nie wybijają się tutaj żadne rude tony, wygląda bardzo fajnie. Ten błyszczyk opalizuje na róż, widać no właśnie taką poświatę różu, ale także posiada złote drobinki. Zastanawiałam się chwilę, czego użyć, tutaj właściwie każda konturówka by pasowała do w sumie obu tych makijaży, ale stwierdziłam, że przetestuję odcień numer 3, czyli
użyję po prostu najciemniejszej konturówki. I ja tę konturówkę zaaplikuję nie tylko na kontur ust, ale także wypełnię nią całe usta. W sumie na Switchu wyglądała na dosyć ciemną, a na ustach wcale taka ciemna nie jest. I dla mnie to jest w dalszym ciągu taki odcień i nude, który wpada właśnie w chłodne tony, ale ogólnie jest właśnie po tej brązowawej stronie. Bardzo mi się podoba. Konsystencja jest kremowa, ale jednocześnie nie jest zbyt miękka. Czyli ładnie sunie po ustach, nie stawia oporu, ale jednocześnie nie jest zbyt miękka, żeby się rozpuszczała, czy żeby było ciężko, wiecie, wykonać ostrą granicę. Ładnie się zaaplikowała także w przypadku wypełnienia ust i daje ogólnie krycie może nie stuprocentowe, ja bym określiła na mniej więcej takie 80-90%, ponieważ w dalszym ciągu delikatnie usta mi prześwitują, ale nie chciałam tutaj dokładać nie wiadomo jakiej warstwy, tylko taką cieniutką warstwę i dzięki temu daje taki efekt bardzo delikatny, naturalny, w sensie, wiecie, nie jest to taki bardzo przerysowany efekt w momencie, kiedy rzeczywiście ta pigmentacja nie jest duża. Wykończenie matowe. Nie lepi się, ale chyba konturówki nigdy się nie lepią. Ale ja oczywiście muszę zobaczyć, jak będzie się prezentował ten błyszczyk, także nakładam na to. Dla mnie akurat to jest dosyć duży minus w przypadku tych błyszczyków, ponieważ mam także błyszczyk ogólnie z kolekcji Glam Shopu, że trzeba kilka razy zanurzyć ten aplikator w opakowaniu, żeby uzyskać, wiecie, idealną ilość błyszczyka na całe usta. Konsystencja jest gęstsza i to jest akurat dobry znak, ponieważ zazwyczaj właśnie te gęstsze błyszczyki trzymają się lepiej. On minimalnie się lepi, nie tak, żeby to przeszkadzało, ale nie jest taki suchy. Wiecie, są takie błyszczyki, które nie są odczuwalne w ogóle na ustach, mimo że mają wykończenie, wiadomo, połyskujące, no to nie lepią się w ogóle. Połysk, jak widzicie, jest dosyć mocny i jest widoczny. Ja ogólnie od dłuższego czasu się przyzwyczaiłam do błyszczyków i bardzo błyszczyki lubię, chociaż kiedyś nie byłam fanką. Co do samych drobinek, to powiem szczerze, że one są bardzo mało zauważalne. Zapewne będzie to bardziej widoczne w świetle słonecznym bądź innym sztucznym, ale co możecie zobaczyć, jak mówię, to on po prostu się łączy i tworzą się takie linie, co nie wygląda dobrze. Ściągnęłam odrobinę tego błyszczyka od wewnętrznej strony ust, tak metodą na palec, tak jak robi się z tymi szminkami, które pokazują się na ustach, ale przez to niestety, jak widzicie, od wewnętrznej strony ust już starłam praktycznie całkowicie ten błyszczyk i konturówkę, ale już nie widzę dzięki temu tego problemu, ponieważ nie mam już tego produktu właśnie tutaj od wewnętrznej strony ust. Troszeczkę jeszcze się zbiera, jak widzę, w kącikach, dlatego ja ogólnie fanką tego błyszczyka niestety nie będę i tak samo ten, który już mam, czyli chyba odcień Nude Glam, też nie należy do moich ulubionych. Ten przynajmniej ma ładne wykończenie i rzeczywiście te drobinki wyglądają fajnie. No i co? Zostało podsumować tę paletę. Dajcie mi znać, co sami myślicie o tych makijażach. Ja oczywiście tutaj nie zrobiłam może jakiegoś super pro makijażu, ale ogólnie w testach palet zawsze starałam się wykorzystać jak największą ilość cieni, sprawdzić jak największe możliwości danych cieni, czyli zawsze staram się zrobić najciemniejsze, najmocniejsze makijaże, jakie są tylko możliwe paletą, żeby sprawdzić po prostu maksymalną moc. Nie robię takich typowych, bardzo delikatnych dzienniaków, w których przetestowałabym 3 cienie, ponieważ uważam, że to nie jest, wiecie, takie wiarygodne, miarodajne, jeśli chodzi o test palety, a tak przynajmniej użyłam wszystkich odcieni i wiem, jak one się zachowują na powiece. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyszły te makijaże, ale także jak bardzo dobrze pracowało mi się tymi cieniami. Ogólnie właśnie cienie Glam Shopu polubiłam dzięki właśnie wspomnianej wcześniej kolekcji Miss Donselity i naprawdę zachwycam się tymi cieniami, w szczególności matami i turbopigmentami oczywiście, ponieważ one naprawdę robią robotę i tutaj nie ma się tak naprawdę za bardzo do czego przyczepić. Tutaj pokażę Wam, jak ta paleta wygląda po użyciu. Nie strzypywałam tutaj nadmiaru, nie ma tutaj osypu nigdzie na palecie, może tutaj delikatnie, ale to pewnie wyjechałam po prostu pędzlem. Nie ma żadnych takich ostrzejszych, wiecie, wygnieceń w cieniach, tak jak czasami bywa, ponieważ ja zawsze nabieram jednak cienie takimi pędzlami, które potrafią w przypadku takich super miękkich cieni zostawić, wiecie, takie wgłębienia. No tutaj czegoś takiego nie ma i paleta wygląda jakby
prawie nie była dotykana. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do jakości tych cieni, ponieważ jak możecie zobaczyć po moich makijażach, po moich powiekach w tym momencie, no makijaże wyszły naprawdę perfekcyjnie. Cudownie się rozciera do chmurki, tak naprawdę te cienie przejściowe nie do końca są potrzebne, w sensie możemy zrobić makijaże tymi ciemnymi odcieniami, one same w sobie się przepięknie rozletrą i rzeczywiście ta praca jest bezproblemowa, w sensie one praktycznie same się rozcierają. Tutaj nie musicie się męczyć z niczym, tylko nakładamy i właściwie zaraz już mamy cudowną chmurkę i niczym się nie musimy martwić, co jest naprawdę super. Tutaj jeśli chodzi o te połyski, to wolałabym tutaj zobaczyć więcej turbopigmentów. Akurat ten turbopigment, który użyłam w dzisiejszym makijażu, czyli Dolce Vita, no to on jest tutaj właśnie w tym wewnętrznym kąciku. No i przykuwa tą uwagę, ponieważ no jednak ma takie zadanie. Ale ogólnie nie dałam więcej miejsca na powiekach dla tego cienia, ponieważ wiem, że tutaj jakość jest bezbłędna. Co do połysków, no to są to po prostu takie klasyczne połyski. Wiecie, ja po prostu jak już się zakochałam w turbopigmentach, jak już się zakochałam w tych błyskotkach, to ja po prostu potrzebuję tutaj się mienić non-stop, no ale wiem, że też to nie jest błysk dla każdego, ponieważ nie każdy sobie taki mieniający cień nałoży na całą powiekę w przypadku makijażu, a rzeczywiście te dwa odcienie, czy właśnie ta satyna Alfama, to są takie odcienie, których spokojnie użyjecie w makijażach dziennych, takich delikatniejszych i wtedy będą wyglądały super, dlatego całe założenie palety rozumiem i mi się to podoba. Czy jest to idealna, neutralna paleta? Moim zdaniem nie, ponieważ to jest w ogóle mega ciężkie, żeby zrobić paletę z 10 cieni i żeby było tam wszystko, co by się potrzebowało. To jest po prostu nierealne, żeby była cała matowa, może jeszcze dałoby się to zrobić, ale rzeczywiście jeśli chcemy uwzględnić i połyski i maty, no to jest to naprawdę ekstremalnie ciężkie do zrobienia, żeby był każdy cień, z którego się korzysta w takich makijażach neutralnych. Ale jest to zdecydowanie ekstremalnie użytkowa paleta do makijaży dziennych, do makijaży wieczorowych, ale także no, bardzo ładnie wizualnie wygląda i wydaje mi się, że jest to najładniejsza neutralna paleta, którą widziałam w Glam Shopie do tej pory. Dlatego ogólnie mi się podoba bardzo. Sama bym widziała tutaj kilka dodatkowych odcieni, no ale jak widzicie jest 10 blaszek. Także no nie za bardzo jest tutaj co dodać, co wyrzucić. Ale no z czarnym dałoby się zrobić trochę więcej, no ale ten brąz tutaj także robi robotę. Ale znowu mimo tylko 10 cieni możemy stworzyć albo makijaż naprawdę totalnie neutralny w brązach po tej ciepłej stronie, albo po prostu całkowicie chłodny różowy makijaż i oczywiście możemy mieszać dowolnie sobie te odcienie. Ja akurat tak dzisiaj podzieliłam je na te makijaże, ale mimo tego, że właśnie tych odcieni jest mało, no to są one też różnorodne. I mimo, że jest to neutralna paleta, to nie jest wcale tak nudna, jak wydawało mi się, że może być, ponieważ rzeczywiście właśnie ta różnorodność w tej palecie występuje. Mi się bardzo podoba. Dajcie znać, co sami o niej sądzicie w komentarzach na dole. Jestem ciekawa Waszych opinii. Dajcie znać, czy sami już ją kupiliście, czy może już dostaliście, albo czekacie na przesyłkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!